Siemano, siemano, jest to Wertec, witajcie w kolejnym odcinku z The Last of Us, część pierwsza na PC-cie. Tak, ostatnio tutaj nowych ziomeczków poznaliśmy, chwilowy taki nasz sojusz tutaj. No i co, oczywiście jeśli lubicie tą serię, to wiecie, łapeczkę w górę zostawcie, dzięki wielkie za to i komentarzyk. Dawajcie, dawajcie, lista obecności sprawdzamy dzisiaj w komentarzach, także śmiało piszcie. Dobra, tymczasem, co wy tutaj ciekawego ukrywacie w tym swoim pokoju w ogóle w serialu? Też oni byli. Musimy być ostrożni. Jak chcieliśmy sobie naszych. Jak Joel z Ellie chciał noc przespać, to ich zaskoczyli w nocy, tak. Nie ruszać. A potem się młody zamienił w zombiaka. A jak będzie tutaj? Jeśli nie oglądaliście serii i pierwszy raz to oglądacie, to się dowiecie. Jakaś ważna dodatka. A nie, to jest coś fajniejszego. Zwiększony promień bomby zapalającej. Dobrze, 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 dobrze. Ulepszono młotowy. Nice. Piśni taba, by obejrzeć. Nie no, już to oglądałem. Dobra. Dzienniki za info. Nie było żadnego pokoju? Nie. To było, tylko my właśnie jeszcze tutaj weszliśmy zobaczyć, czy wszystkiego nie ma. Okej. Okay. Ten wyprowadzony z równowagi. No są rzeczy, ale teraz w sumie nic z tego nie potrzebujemy, tak? Wszystko mamy pokraftowane. Broń mamy nieulepszoną, bo ulepszenie zużyliśmy na jakimś gościu. Na jego głowie dokładniej. Nic więcej teraz nie trzeba. No dobra. To już lecę za wami. Jesteś tu tylko z córką? Nie jesteśmy spokrewnieni, jesteśmy... Obiecałem komuś, że się nią zajmę. No tak. Tak było. Podziwiam. Gdzie ty na dół lecisz? Tyle do zlotowania tutaj. Ja wiem co tu będzie. Będą piguły. Dobrze. Dobrze, spoko? Okej, okay, zgadzam się z wami. Jeszcze bym dodał do tego no. I już cały komplet jest są piłce, dobra. Nie? O, mówiłem, że apteczki się nie opłaca. Pepek szczęści, kurde. Ja to głównie po pilce wbijam, ale zawsze amunicja jakaś, o, tutaj wszystko się oczywiście przyda. I wait, ja zrąbałem. Jak już używam, to powinienem to zużyć, żeby sobie te części zebrać do tego, ja pierdzielę. Dobra, ale w razie czego to już to mam zrobione. O, pięknie, kolejna amunicja. Kurde. Dobre takie pokoje. Swoją drogą w Dead Island 2, co właśnie ostatnio mówiłem. Te są takie pokoje ukryte i trzeba bezpieczniki tam wsadzać, które się kupuje Ellie, właśnie u handlarza. Znalazłem jeszcze jeden komiks dla ciebie. I też tam są właśnie takie ciekawe znajdźki, jakaś broń, jakieś takie elementy do craftingu, także wszystko fajnie. Tak mi się skojarzyło od razu, że i tu tak samo to działa. Ostrza taśma, super. Jeszcze wejdźmy jeszcze raz do tego pokoiku, do kuchni znać się. Bo tu miałem coś do zebrania, o właśnie. Ostrze było. Także git. Dobra, myślę, że zlutowałem tutaj wszystko. Czy tam Ellie widzisz? Nie, okej, okay, dobra. Tak stała, się patrzyła. Dobra. Tutaj ciekawego? Nie, dobra. No to kolejny fajny pokój, który sobie tutaj odwiedziliśmy. Wyskakujące zabawki. Właśnie jak tam moje bronie, trzeba przeładować, jakby coś się działo. Szoguna nie trzeba przeładowywać. O! Dużo amunicji do tego, do rewolwerka. Pięknie. Okej, okay, fajnie. Czekajcie. Pokój zabaw. Wszyscy cicho. Odejdźcie od okien. Pana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Nie dał się dzieciakowi pobawić z wyrol, z Wall. Nie. Jesteśmy blisko.
Nie, jesteśmy blisko. Ale zabawkę mogłeś mu dać, kurde. Kro ma pusty plecak. Później jakby coś znalazł, to by wyrzucił. Albo by ciągle trzymał. Do obrony. Taki... Nie, nie powiem tego, bo jeszcze mogę mi demonetyzację dać. Demonetyzację. Tak to się dokładnie nazywa. Za dzikie nazwy. Owcy. Owcy? Cholera. Eli, osłanie nas. Co macie? Dobrze. Nic. Sam. Zdaje się, że ktoś zostać wyżył, z nią. Poszedł już tam do okej. A gdzie reszta? Chcieli sprawdzić jeszcze raz. No musimy poczekać. Się, niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Dobra. Kto go łapie na przytulanie? A, tego to nikt, bo się inny załapie na przytulanki. Dobrze wiemy, jakie przytulanki. Aha, oni się chyba tylko kręcą w swoim terenie. No dobra. Tutaj mogę przejść bezpiecznie. Jup, da radę podejść. Tam nam plecków nikt nie zrobi. Chyba tylko wyczuć moment, żeby razem byli, wiecie, odwróceni. Tak jak ten teraz się odwraca. Sobie idzie, dobra, szybko. Szybko, mam nadzieję, że ten z prawej mnie nie będzie widział. Tutaj był. No tu był, prawda? Tak, był jeden. Czy ktoś za mną idzie? Tak. Kurczę, trochę mi nie pasuje tamten. Nie wiem, nie znam jego trasy, tego z prawej strony. No we, ty się wystawiłeś. Dobra, jolo. Dobra, bo ten już nie widzi. No, zauważył już. Było mrugnięcie. Tobie? Kolega czego z kijkiem biega, okej. Okay. Koledzy, mogliście mi dać broń. Dobra, widzę, że jest zajęty. Ty kurde. Już? Słuchaj stary, nie rób nic głupiego. Co? Okej, zrobiłem coś mądrego, zyskałem amunicję. Udało się. Co za typiesz? Leży, no nie? Nieźle, staruszku. Wszyscy do koła niego, słuchaj, nie rób nic głupiego. Okej. No to porobiony. Pięknie. Niepotrzebnie, wiecie, do niego strzeliłem, ale kurde, amunicję wydropił. Także fajnie, dobra, nic tutaj ciekawego w sumie nie ma. Jak tak wstępnie patrzę, chociaż tutaj się nie rozglądałem, bo wiecie, tamci tutaj byli. Także można to pomieszczonko jeszcze oblukać, o. Krętki. Mogę skrawcić. No. Okej. Okay. Czyli to miejsce mamy zrobione, dobra. Trendy mamy iść. Tam? Czy tutaj jakieś schody były? Ta przyczajka. Tutaj, czyli tutaj może być. Wiecie, wejście na to i na górę. Próbuję. Tylko teraz się zastanawiam, czegoś tam dalej nie było. Ale raczej nie. Okej. Okay. A wy tu już czekacie, kurde. Ty patrzę, gdzie oni zniknęli. Kolejni. Mhm. Dobra, idą na dół, czy będą strzelać? Zobaczmy. Zobaczmy. Co jeden tam się wychyla. Chyba go przysmażyło, co? Dobra. Zagrożenie wyeliminowane. Masz coś fajnego? Mu miałeś, o pięknie. Tak się zastanawiałem, czy z tego do nich nie strzelać wcześniej. A mogłem w sumie, bo by się zwróciło. Ale tam okej. Okay. Dobra, bo jesteśmy w jakimś... Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich?
Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Okej. Miej sobie klucz. Nic tu nie ma. Ale bieda. Czekaj, całe pomieszczenie tutaj jest. Prawda, jest tak ciemno, że nic nie widzę. Ale warto się rozejrzeć. O! Świetlik. O, przestrzelony. Lucas Rios. Tutaj w ekipie. Dobra, i tutaj mamy wszystko. Gdzie wy się byliście? Tutaj. Dobra. Może zamykać. To... Ile masz lat? Ja? 14. A ty ile masz? Tyle samo? O, ale ściemniasz. Czyżby? No, prawie. Okej. Okay. Mówiłem, że ściemnia. No tak. No tak, no tak. Ściemniasz, gościu. Taki młody już ściemy wali, no. O. Dobra, widzę, że mnie tutaj rozpuszczają tymi pilsami, także mistrzostwo z 3 przyda się. Dawno nie było klikacza, ale to nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdą kolejni, także sobie to ulepszyłem, fajnie. Jak mi któryś podskoczy teraz klikacz, będę mógł go na chwilę odbić. Chociaż tyle. Tu jeszcze ciekawego for me. To tutaj. To tutaj. Dobra, dobra. A chyba nic tu nie ma więcej. Okej, okay, okej, okay, idę. Mam nadzieję, że wszystko zebrałem. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedno. Wow. Dobra, gotowa? Nie zrób sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. Kolejna porażka. A ona niczym się nie przejmuje. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie oddalajcie się, okej?
Dobra, jest nocka, to ja sobie odpaliłem tutaj tryb na monitorze. Jaśniejszy trochę, gdzie mi ta myszka uciekła, dobra. Na drugim monitorze, of course. Czy tutaj coś jeszcze było w tym pokoiku? Tutaj może coś być. Odpalę. O, mówiłem, że coś może być. Śrubki, śrubki, śrubki. Dawno craftingu nie było. Ja tak trochę zrąbałem z tymi craftingami, bo nawet komentarz dostałem, że przy craftingach gdzieś tam jest coś tam do ulepszeń, a parę razy nie zgarnąłem tego. No cóż. Ale i tak sobie radzę, także jest git. Okej. Okay. A, nieważne. Bo zamknięte, okej. Okay. Dobra, to lecimy. Pozamykane. Bezpieczników nie trzeba wsadzać. Też nic. Ok, otwierasz? Dawaj, panie Meister. Leczy. Okej. Spróbujmy ich zdjąć po cichu. Prowadź. Idę za tobą. Okej. No to dawaj tędy. Tutaj znajdziemy nic. Pobiegłeś za mną? Kurde. Hej, jak leci? No spoko, a co u ciebie, ziomeczku? Mordeczko. Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że nadal są... Tu jestem. Ale zobacz, dobre jest to, że pożyłeś dłużej od swojego kolegi, widzisz? Dobra, chodźcie. Chyba, że byłeś młodszy, to wtedy nieważne. My tam... Te trójkę. A ja ich słyszę. I widzę. I co teraz? O! Witam, witam. Was szukałem. O, nawet części. Super. Pałki raczej nie ma co ulepszać, chociaż kurde, ile kosztuje to ulepszenie? Nawet nie wiem, ile kosztuje, ale zużyła jakieś tam części. Dobra, na razie nie potrzebuję. Czego wy tam strzelacie? Do kaczek? Nie wiem, szkoda, że oni tutaj nic nie dali. Tutaj ktoś reflektorkiem świeci. Sobie myślę, że jakbyśmy tutaj z tyłu wyszli, to też coś może być z tyłu. Wiecie, od razu się ludzie zawsze pakują naprzód. Wow, tak, załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Ale tu nic nie ma, kurde. Szybko i stop. Ej, słyszysz to? Klikacz! Mam nadzieję, że nie tutaj. Coś tutaj. Zaczekaj, tam jest! Tam! Oż. Mordę. Wykorzystywałem sytuację, że strzelają akurat do klikacza i mnie zauważyli, no. Dobra, chodźcie, chodźcie. Im bliżej stoicie, tym lepiej dla mnie. Osłaniaj mnie. Właśnie dlatego. Nic nie będę płacił. Pieniędzy nie mam. Bieda w kraju. Roboty nie ma. Okay. Teraz się możemy na naszych warunkach pobić troszeczkę. Chciałbym wam moła tutaj. Akurat się wychylili, no. Jak ja tego nie trafiłem? Dobra, nieważne. Plecy nam robi! Plecy! Wiem, że nie mam hajsu, dziady.
Morde, gościu. Fajny, fajny. Okej. Dobra. Udało się. No to zobaczmy, czy ktoś niczego. Czy ktoś czegoś tutaj nie miał, co? Z tych wszystkich tutaj zebranych ludzi. Młody, młody, nie blokuj mnie. I standardowo sobie możemy przeszukać tutaj tereny takie, w których się nie chodzi, jak jest akcja. Bo tu może coś być. Przynajmniej ja bym tu coś ukrył. Ale również tutaj nic nie ma, szkoda. Dawaj, panie turysta wiekowy. Biegamy, biegamy. Tam można by sprawdzić. Rentu. O. Jest git. Tu wam prąd wyłączę. Bo czemu nie? Damien, nie, tego nie potrzebuję, okej. Okay. Coś tutaj skitralić jeszcze? Czy może nic dla turystów? Chyba nic. Dobra, zanim jeszcze przejdziemy przez tą bramę, chcę zobaczyć tutaj to miejsce, w które oni schodzili. Czy da się tutaj wejść w ogóle? Nie da się, szkoda. Szkoda. Okej, okay, no to chodźmy w takim razie. Jak nic tu nie chcą mi dać, to idziemy. Dawaj. 1, 2, 3, go. O, masakra. Okay. Może nie przejadą. To jest wielkie M. Jezus. Skąd wy strzelacie? Mam go. Chodźcie. Okej. Fajnie. Oczy dookoła głowy, to jeszcze nie koniec. Okay, a jest, jeszcze lecimy. Jeszcze jesteśmy w mieście. W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź. Cholera. Szybko, szybko. My zostaliśmy chyba sami. Okej, nie dobrze. Staranujemy ją. Przepraszam. My spadamy. Co? Jakiś bezsens. Hej, teraz. Pojebało cię, Henry? Jeszcze raz. Gazu. Trzymamy się razem. No dobra, trochę przypał. Dawaj, 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 dawaj tutaj. Joel. Joel wolał potańczyć na początku. Tak, jest, nie wiem, czy mi się to uda teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. A nie, walał. Dobra. Joel, mam nadzieję, że jesteś zadowolony ze swojego tańca. Masakra jakaś. Jak my się stąd kurwa wydostaniemy? Damy radę. Całym czymś nie rzucałem. Okej, okay, lecimy. Let's go. Dzieje. Zdaje się, że ich znaleźli. Zdaje się? Rozproszyć się, mogą iść tędy. Heli na widoku, rozumiem. Ulubiona taktyka. Dame. O kurwa, kurwa. Do? Nie zauważył. Ale jestem kozak. Straciliśmy jednego. Mamy tu turystę. Rozdzielcie się. Mamy tu turystę. Hello. Daj mi tego badyla. Okej, okay. Odpowiednio już przestraszyłem. No dobra. Osłaniać mnie! Zurwałem go.
Very nice. Jeszcze jest? Chyba nie, okej. Dobra. Co tu mogę sobie zgarnąć jeszcze, zobaczmy. Oprócz cegiełek. Tutaj mieliśmy leczenie. Zaraz ci pewnie podjadę. A póki ich nie ma, to sobie pobiegam, poszukam. Ale załatwili tamci. Wiedzieli, dobra, my walimy lotę, o. Pilce jakieś skampione z tej strony. Nice, wskazówka. To jest wskazówka, dzięki za wskazówkę. Ja sobie po prostu lutuję. A oni mi już wskazówkami zapadają. Dobra, bierę. Już możesz to odstawić. Super. To lecimy w bagno. Już mamy most, kurde, obok. O, Jesus, dawaj. Oczywiście, że uciekną. Nie patrz na nich, tylko wal lotę. Nie ma, kurde. Spokojnie, biegniemy. Mam zasłony. A pomimo tego i tak po mnie świecą tutaj. Jesus. Ile kul ci zostało? Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru. Zeskoczymy. Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich. Cholera. Pomoże. Pomożesz mi. Eli! Nie mamy czasu. Eli! Henry! Obudził się! Hej, ty. Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. To sam was wypatrzył. Opiliście się sporo wody i... Co ty, kurwa? Hey, Henry! Hej! Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś, kurwa, pewien. Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę. I udało się. Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam. Nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej? Znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Takie rzeczy. Dobra. W tym momencie będę kończył. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wspierający oczywiście dostaną szybciej. Wiadomo, standardowo. Na razie, cześć, żółwiczek. Yo! Woo!